Wielka wylewka trwa w najlepsze w 4Fun TV. Dzisiaj moją ofiarą jest Artur Siódmiak. Ofiarą losu, bo Siódym przegrywa 0-2. Gra się w kamień, papier, nożyczki. Osoba, która wygrywa, oblewa przegranego. Czy wy się lubiliście z piłkarzami? Czy wy mieliście ich za takich bardziej, takich, wiesz, żelik na głowie jest najważniejszy? Może niektórzy tacy są, gdzieś dbają przesadnie o swój wygląd, ale ogólnie bardzo lubię chłopaków z piłki nożnej, wszystkich z kadry, praktycznie znam. W trakcie meczów piłkarskich jest tak, że jak jeden drugiego lekko tam sfauluje, dotknie, to nie wywracają się, w ogóle jakby nie wiadomo, co się stało. Dlatego ja sobie oglądam, jak już oglądam piłkę nożną, to oglądam, no oprócz naszej reprezentacji oczywiście, to ligę angielską, no bo tam kopią się i tam jest dużo siły walki, ale na przykład weźmy na to ligę włoską, czy brazylijską, no nie jest to fajne. A ty grałeś z jakąś taką wielką kontuzją? Chyba tajemnica, bo Bogdan o tym nie wiedział. 2008 rok, czerwiec, turniej przedolimpijski. Cztery drużyny, dwie wchodzą, awansują do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Awansowaliśmy. No i ostatni trening w piątkowy przed meczem, kopnąłem tak niefortunnie piłkę, a propos piłki, szczuba tak zwanego. No i poczułem ból, bardzo pojechaliśmy na prześwietlenie z naszym lekarzem Maćkiem Nowakiem i Maciek patrzy na tego rentgena, mówi: no pęknięty jak byk. No i co robimy? Ja mówię, no gramy, nie? Nie mówiłem Bogdanowi, no bo Bogdan by mnie wtedy nie wpuścił do składu. Znieczulenie przed meczem, Maciek mówił: podam ci, no i w szatni, żeśmy się tam skitrali, wiesz, gdzieś w toalecie, żeby nie było widać, że mi zaszczeki. No i tak mi podał znieczulenie w palec, że praktycznie do kolana nie czułem nogi przez pierwsze 15 minut. Mówi: sorry, za dużo ci dałem tego znieczulenia. Gotowy jesteś? Gotowy. No to uwaga, straszonko. 3, 4. To nie było ustawione, ale jest. Ale... O, ty gnoju! O, po plecach mi cieknie. To ja tak finezyjnie ciebie, a ty po prostu ale za tak... to wodą. Ja muszę im żel, bo do Ronaldo, żeby mi żelu to wydał. 2-1 cały czas, ale syf. O, stary, a gdzie mi ta woda pociekła? Poczekaj.